Poznań. Podcast o uważnym mieście. Poznanianki 2023. Wioletta Bogusz, współzałożycielka oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Zupa na Głównym, które w Poznaniu od 6 lat wspiera osoby ubogie i w kryzysie bezdomności. W tym czasie stowarzyszenie rozwinęło się z cotygodniowego spotkania kilku osób do organizacji z kuchnią, zapleczem magazynowym oraz świetlicą dla pań. Wioletta to gorąca głowa pełna pomysłów i zapału do działania, gotowa pokonać każdą przeszkodę. Dzisiaj jest wtorek. Co to znaczy w Zupie na Głównym? Jaki to jest dzień w takim tygodniu, patrząc na cały tydzień? To jest taki dzień, w którym po sobotnim spotkaniu na dworcu, tam gdzie wydajemy posiłek, gdzie zawsze jest pracownik socjalny, spotykamy się z tymi ludźmi, którzy zostali przez nas zmotywowani, żeby przyjść do nas i w bezpiecznych warunkach przy kawie i ciastku porozmawiać o tym, w jakiej są sytuacji w tym momencie w życiu, co można zmienić i na co są gotowi, na jakie zmiany są tak naprawdę gotowi. Przyjmuje się lekarz psychiatra, jest pracownik socjalny, wieczorem jeszcze jest prawnik. W związku z tym jest jakieś takie całe spektrum pomocy dla tych, którzy tak naprawdę czasami mają już dość, chcieliby coś w tym życiu zmienić i potrzebują wsparcia. Przychodzi bardzo dużo osób. To jest tak, że to są takie 4 godziny bardzo intensywnej pracy. Czasami tych osób jest nawet kilkanaście i tak naprawdę nikt nie wychodzi z niezałatwioną sprawą. Czasami bywa tak, że ktoś przychodzi i mówi, że potrzebuje pracy, natomiast rozmawiamy z nimi i okazuje się, że zanim będzie ta praca, wskazane byłoby, żeby jednak podjął terapię uzależnień. I wtedy motywujemy go do tego, żeby jednak zaczął od tego, aniżeli od tego, że znajdzie pracę i za chwilę tak naprawdę ją straci. Żeby zaczął pracować najpierw nad tym problemem, jak gdyby pierwotnym, a potem ze wszystkim pomożemy. Pierwszy na pewno był pomysł. To jest coś takiego, że to był taki okres, gdzie w Polsce tworzyło się wiele zup. Taką najbardziej znaną zupą była zupa na plantach, aczkolwiek ona nie była pierwszą zupą, bo pierwszą zupą była zupa na mąciaku, ale tamta ta była jak gdyby taka bardziej medialna. I pomyślałam, no, a kiedy Poznań? I tak naprawdę my zaczynaliśmy w Zupie Wolności, bo to byli poznaniacy, którzy gdzieś tutaj tworzyli tą zupę. No my nie jesteśmy z Poznania, jesteśmy takim nabytkiem Poznania od kilkunastu lat i tam przyłączyliśmy się do nich. Natomiast jak gdyby mieliśmy różne pomysły na to, jak ta zupa powinna funkcjonować, my chcieliśmy dać coś więcej. Zamiast tej przysłowiowej ryby dać jeszcze wędkę. Tamta organizacja do dzisiaj działa, wspieramy się, natomiast no, ona funkcjonuje raczej tak, że przynosi tylko tą zupę i na tym się to jak gdyby kończy. No i postanowiliśmy, że no dlaczego nie dwie zupy w Poznaniu. I odłączyliśmy się od nich i stworzyliśmy swoją jak gdyby zupę na Głównym. No i zaczęło się od tego, że no od czego? No, organizacja, która nie ma zasobów finansowych i tak naprawdę jest zlepkiem ludzi, którzy mają tylko pomysł. My przez 7 miesięcy działaliśmy jako taka organizacja nieformalna, czyli tak naprawdę społecznicy w żaden sposób nie zalegalizowani. Zaczynaliśmy u siebie w domu. Na zwykłej kuchence gazowej. Pamiętam, jak stawałam na taboret i tam mieszałam w tym dużym garze na tej gazówce, bo w inny sposób nie można było dosięgnąć chochlą do dna tego garka. Potem gotowaliśmy na ganku, aż w końcu w którymś momencie okazało się, że cała dzielnica jest ogrzana, tylko zupy nie ma, bo była zima i tak naprawdę ten gaz i ten garnek ogrzewał pół okolicy, no a zupa tak naprawdę gotowała się na ostatnią chwilę. W międzyczasie już tutaj remontowaliśmy lokal, który pozyskaliśmy z zasobów lokalowych ZKZL-u. No wymagał on tak naprawdę przystosowania, wymagał remontu. Bywało tak, że szliśmy płacić za farbę, a się okazało, że na koncie zero i tak naprawdę nie mamy za co zapłacić. No był to taki hardkorowy czas, powiem szczerze, bo przyjmowaliśmy do swojego domu ludzi tak naprawdę nieznanych nam. Gotowaliśmy ten posiłek, nigdy nie było czasu, żeby posprzątać tej kuchni i tego pomieszczenia, w którym tam te warzywa kroiliśmy, robiliśmy kanapki. No i wolontariusze sobie szli, a ja wracałam do domu razem z mężem, bo w zupie jesteśmy razem. No i tak naprawdę no, popatrzyłam, byłam już tak zmęczona, mówię, dobra, jutro posprzątam, więc tak naprawdę niedziela polegała na tym, że rano wstawałam i sprzątałam to, co tam się zadziało w międzyczasie. No i któregoś pięknego dnia już stwierdziłam, że no już dość, że no ten lokal do końca nie jest już skończony, był to grudzień. No ale mówię, no robimy, no trudno, no nie da się już inaczej. No i to było tak, że
od poniedziałku do piątku trwały tu jeszcze takie wykończeniowe prace. W piątek wieczorem przychodziłam, sprzątałam lokal tak, żeby było to gotowe na przyjęcie wolontariuszy i ugotowanie posiłku. W sobotę gotowaliśmy, no od poniedziałku znowu się coś tam kończyło jeszcze. No w tym momencie już mamy ten lokal od 2 lat. Jest rozrywana. Tak, słucham? Dzień dobry. Proszę. Wie pan co, ale my przyjmujemy od 13. Tak, więc proszę od 13 przyjść, dobra? Na czyli już dzwonią i szukają. Tak, bo został skierowany przez kolegę i przyszedł wcześniej. Mhm. W związku z tym no, będzie musiał niestety za te 2 godziny dojść. Czyli ta reklama szeptana, powiedzmy, to działa? Tak, to działa, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o osoby takie w kryzysie bezdomności, to my postrzegamy jak gdyby te osoby, które są w złych stanach zdrowotnych, źle wyglądają, natomiast tak naprawdę 80% z tych ludzi, którzy są w kryzysie bezdomności, to są osoby, które mijając na ulicy nigdy w życiu nie powiedzielibyśmy, że to są osoby, które nie mają dachu nad głową. I cieszy nas to, że tak naprawdę możemy realizować ten projekt, gdzie mamy tych pracowników, takich tak naprawdę, którzy są specjalistami. To jest projekt realizowany przez Urząd Miasta Poznania, ponieważ tak naprawdę osoby z ulicy, które nie są w żadnych schroniskach, noclegowniach, mogą po prostu przyjść i skorzystać z naszego wsparcia. I to jest takie wsparcie dedykowane im. To jest tak, że my do niczego człowieka zmusić nie możemy. On może przyjść z gotowym pomysłem, możemy ewentualnie rozmawiać, czy ten pomysł to jest na ten moment najlepszym rozwiązaniem, czy może jednak, tak jak wcześniej wspominałam, zacząć od terapii, od pracy nad sobą, a potem myśleć o tym, żeby mieć taką pracę zarobkową, żeby mieć jakieś lokum. Natomiast no, fajne jest to, że tak naprawdę ten człowiek ma szansę od razu trafić tutaj do nas i od razu otrzymać wsparcie. No i bezpośrednio, nie... że nie ma, że to nie, wy nie jesteście pośrednikiem czegoś tak, tam, dokładnie. Tylko faktycznie z wami się spotka. Znaczy tutaj to jest też tak, że my budujemy relacje, to się wszystko opiera na relacjach. To jest tak, że człowiek do nas przychodzi, siada, pije kawę, zje jakieś ciacho, rozmawiamy, zanim tam trafi do specjalisty i jak gdyby no, te relacje są ważne. Ci ludzie do nas wracają i to jest takie najfajniejsze, że czasami wracają podziękować, czasami wracają, bo znowu coś się podziało, czasami dzwonią i mówią, że super i tak naprawdę my zabieramy tych ludzi z ulicy. A powiedz, bo tak kawę, ciacho, zupa, skąd to wszystko? Od dobrych ludzi. To jest tak, że tak naprawdę 80% naszych działań to jest wsparcie społeczne. Tego jak gdyby nie da się ukryć. To utrzymanie tego lokalu, zakup produktów, zapłata za prąd, za który płacimy jak firmy, bo to jest lokal niemieszkalny, więc tak naprawdę no, płacimy 3 razy więcej niż byśmy normalnie zapłacili. Za opatrunki, które, bo my też udzielamy pomocy medycznej na dworcu, no to tak naprawdę no, to jest 80% od dobrych ludzi. To jest tak, że no, cały czas prosimy. Ja w którymś momencie się tak śmiałam i to tak naprawdę cały czas to wygląda, tylko może teraz na innym poziomie, że pomagając osobom biednym, sami staliśmy się żebrakami. Czasami jest tak, że no, ta energia, która mogłaby być poświęcona człowiekowi, jest skupiona na tym, skąd wziąć pieniądze na funkcjonowanie. No nie jest to łatwe, tym bardziej, że grupa beneficjentów też nie jest atrakcyjna. Ona rośnie, ta grupa? Niestety tak. Niestety tak, to jest tak, że widać to nawet po schroniskach i noclegowniach, które są w Poznaniu. W okresie letnim zawsze było 60% obłożenia. W tym momencie, jak mamy pracę socjalną i ktoś chce mieć miejsce schronienia w jakimś schronisku, to tak naprawdę my dzwonimy się, dopytujemy, czy to miejsce jest, bo tych miejsc po prostu brakuje. Też niestety wzrasta liczba kobiet na ulicy. Właśnie o nich chciałam porozmawiać, bo poznanianki są tutaj chyba dobrym takim hakiem, żeby wspomnieć o bezdomności kobiet właśnie. Mhm. Więcej? Jest więcej kobiet niestety w bezdomności i to, co jest takie bardzo niepokojące, to wzrasta liczba kobiet, które
jak gdyby nie przystają do tego wizerunku kobiety bezdomnej, tak? Że to jest kobieta uzależniona, po jakichś tam problemach, perypetiach życiowych, że często po więzieniu. No teraz to się niestety zmienia. Zmienia się w ten sposób, że w tym momencie na mieszkaniach wspieranych, które prowadzimy, mamy więcej kobiet niż panów. No i są to kobiety, które są wyedukowane, które były majętne, które tak naprawdę były zbyt silne i zbyt długo i w którymś momencie coś poszło nie tak. To znaczy zaczęły sobie jak gdyby rekompensować to, że słyszały, że są głupie, że są naiwne, że generalnie do niczego się nie nadają, rekompensować alkoholem, a wtedy taką kobietę bardzo łatwo jest pozbawić tak naprawdę wszystkiego, łącznie z relacjami z dziećmi. A powiedz mi, bezdomność mężczyzn jest inna niż bezdomność kobiet? Z kobietami się pracuje trudniej. Niestety pracuje się trudniej i my bardzo długo się przed tym broniliśmy. Przed tym, żeby w ogóle pomagać kobietom, bo tak naprawdę zdawaliśmy sobie sprawę, że to są tematy trudniejsze, nawet z tego powodu, jak my postrzegamy kobiety tutaj w naszym społeczeństwie, tak? Że to mają być matki Polki, to mają być kobiety, które sobie ze wszystkim radzą, mają dobrze wyglądać, ma być zadbany dom, zadbane dzieci, a tak naprawdę nikt nie patrzy na kobiety z tego pułapu, że tak naprawdę to jest człowiek taki jak każdy inny, tak? Że tak naprawdę mogą mieć swoje jakieś niedoskonałości, że mogą sobie nie radzić. No, ona sobie po prostu musi radzić u nas w społeczeństwie, tak? Nie może być słaba. Czy kobieta w bezdomności jest w większym niebezpieczeństwie? Jest. Tak jest. Jeżeli kobieta żyje w takich miejscach niemieszkalnych, żyje na ulicy, to tak naprawdę ona szybko musi sobie znaleźć jakiegoś partnera, który będzie dla niej taką ochroną. One bardzo często popadają w takie sytuacje, które są zagrożeniem jej zdrowia i życia ze względu na to, że są kobietami, a jednak mimo wszystko to społeczeństwo osób bezdomnych to są głównie mężczyźni. Więc albo musi być naprawdę bardzo silna, albo się schować pod otoczką ubrania, które sugeruje na to, że ona nie ma płci, tak? Że ma wielką kurtkę, wielkie spodnie i tak naprawdę taka jest bardziej męska niżeli kobieca i w ten sposób się gdzieś tam bronią. Albo bardzo szybko sobie znajdują partnerów, gdzie ona już przynależy do kogoś. Z ich jak gdyby własnością, najlepiej jakiegoś takiego super maczu, którego wszyscy w okolicy się boją. Jest to bardzo trudny temat, natomiast myślę, że jest szansa dla tych pań. To jest wasza świetlica dla pań. Tak, prowadzimy świetlicę dla pań, tak jakoś niefortunnie rozpoczęliśmy przed pandemią, bo 8 marca było otwarcie, zaraz bach, była pandemia. Natomiast działaliśmy cały czas, gdzieś tam zachowując te środki ostrożności, bo będąc na dworcu zauważyliśmy, że tak naprawdę tych pań przybywa, ale one są zawsze w otoczce właśnie kogoś, tego pana, tego właściciela, który gdzieś tam stoi za plecami i słucha, co ona mówi, a później jak nie daj Panie Bóg powie coś niefortunnie, co się Panu nie spodoba, to jest bura za to. W związku z tym stwierdziliśmy, że fajnie, że mamy takie pomieszczenie, z którym tak naprawdę szukaliśmy jak gdyby docelowej wartości, co może tam być i stwierdziliśmy, że może ta świetlica dla Pani, bo generalnie w Poznaniu nie ma. No i ta świetlica jest. Tutaj Panie spotykają się w każdą środę o godzinie 10. Tylko kobiety, tak, tylko kobiety jedzą. Panowie próbowali na początku, niemniej jednak gdzieś tam po naszych ostrych, że nie, sorry, wina tu nie da rady. Jeżeli chcesz, no to możesz ewentualnie tutaj sobie dostali takie metalowe krzesełko, żeby im za wygodnie nie było. No i bywało tak, że siedzieli i czekali te kilka godzin, nie? Natomiast teraz to jest tak, że przyprowadzają pod bramę, no i później o tej 14:30 przychodzą. I czekają tutaj na zewnątrz, żeby tą swoją księżniczkę jak gdyby zabrać i bezpiecznie, żeby tam dotarła do miejsca, w którym są. I pani to mogą zjeść, znaczy jedzą razem śniadanie, mogą wybrać swoje rzeczy, mogą się wykąpać, poczytać książkę, czasami zadzwonić do rodziny, korzystając z telefonu, sprawdzić coś w internecie, napisać pismo. To wszystko, co one w danym momencie potrzebują, no i to, że na chwilę jak gdyby mogą złapać oddech, mieć czas na to, żeby pomyśleć o sobie. Tak, żeby pomyśleć o tym, co się w życiu dzieje. No i powiem, że
Już czasami jest tak, że gdzieś tam budują na nowo relacje z rodziną, nawet w tajemnicy przed tym partnerem, gdzieś zadzwonią do dzieciaka. No, to jest tak naprawdę fajne i one na ten moment są na to gotowe tylko, nie? Natomiast na to, żeby odejść od partnera, no bo wszystkie panie, które przychodzą na świetlicę, mają partnerów, no to nie są jeszcze gotowe na to, żeby gdzieś tam powalczyć o siebie w samotności, nie? Że gdzieś tam bez tej drugiej strony, która... No czasami jest tak, że no jest różnie. No, są to partnerzy przemocowi, czasami są tacy, że wykorzystują te panie na przykład do żebractwa. To też jest taka grupa kobiet, które nie są nauczone niczego innego. Bo to tak naprawdę pewnie w ich życiu było od pokoleń. Tak samo miała matka, tak samo miała babcia, więc generalnie jakoś inaczej w ogóle im się to nie składa, że to może być w inny sposób. Natomiast w tym momencie mamy na mieszkaniu taką parę, która się poznała w bezdomności. Będą brać w listopadzie ślub. I pamiętam, jak pani opowiadała, że to, co ją urzekło, że jak spali na ławce w parku w zimie, to ten jej partner przyniósł kubek gorącej kawy ze sklepu obok i mówi, że no ona nie była w stanie utrzymać tego kubka z tą kawą i on jej rozcierał palce, że te sztywne. A przekonali mnie tym, że tak naprawdę z ławki w parku chodzili do pracy. Także takie partnerstwa też się zdarzają. To nie jest tak, że to jest w ogóle takie totalne zło, natomiast no gdzieś tam te dwie takie zbłąkane dusze mogą się spotkać na ulicy tak naprawdę, na ławce w parku i okazać sobie mnóstwo ciepła i być razem i się wspierać w tym takim niełatwym czasie. Jak to wczoraj rozmawialiśmy i powiedziała mi, słuchaj, każdemu należy się druga szansa. No i my tą drugą szansę im daliśmy. To teraz o zupie samej. Kiedy się zaczyna wielkie gotowanie? I kto decyduje, co to będzie? To znaczy, to jest tak, że to się tak wydaje, że sobota jest zupa i koniec akcji, a tak naprawdę to jest praca cały tydzień. To jest tak, że mamy takiego stałego sponsora, który daje nam zawsze mięso na zupę i na kanapki. W związku z tym no, z miesięcznym wyprzedzeniem musimy zaplanować, co w którym tygodniu będziemy potrzebować. No i później w zależności od tego, jakie to jest mięso, myślimy, jaka to może być zupa. No i są oczywiście wielkie zakupy, no bo dla 200 osób to jednak trochę tego trzeba. Na ten moment 35 chlebów, tych warzyw to jest tam z kilkadziesiąt kilogramów mięsa, jakieś inne rzeczy, które jeszcze gdzieś tam są potrzebne. Czasami staramy się, żeby były jakieś jeszcze słodycze. Jeżeli nie mamy ciasta od ludzi z miasta, bo tak naprawdę mamy taką akcję, ciasta prosimy ludzi z miasta i za każdym razem namawiamy poznaniaków i poznanianki, albo poznanianki i poznaniaków do tego, żeby upiekli na tą sobotę nam blaszkę ciasta przy okazji swojego pieczenia. No i staramy się też, żeby były owoce, jak były takie bardzo ciepłe dni, no to żeby były jakieś zimne napoje, zawsze jest kawa, zawsze jest herbata. No i to jest tak, że trochę się dzielimy tymi obowiązkami, bo zarząd jest czteroosobowy, więc każdy bierze jedną sobotę i jak gdyby gotowanie i przygotowanie do tego gotowania taki i zakupy, duży. Tak, ma jeden członek zarządu, natomiast no wszystko to pozostałe wykonują wolontariusze, którzy tutaj przychodzą do naszej siedziby. I są to przeróżni wolontariusze, począwszy od młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych, a skończywszy na wolontariuszach zagranicznych, którzy są na przykład na Erasmusie tutaj w Poznaniu. Często zdarzają się też, że przychodzą wolontariusze z firm, więc no, na wolontariuszy narzekać nie możemy. Są, pokazują się, działają i już tam te 200 kanapek zrobić, czy tam 100 litrów zupy, to tam żaden problem momentami. Teraz mi powiesz i nam wszystkim, co ty robisz, gdy nie masz dyżuru? Pracujesz jeszcze gdzieś? Nie pracuję, ponieważ mamy niepełnosprawnego syna i musimy się nim zamiennie opiekować. To jest dorosłe dziecko z niepełnosprawnością dziecko. No facet, ale mówimy, że to będzie wieczne dziecko. Natomiast no, jest dużo takich rzeczy, które trzeba i tak zrobić około zupowa, tak? Nawet no, to znaczy, że nie wiem, nie czytasz nic, w ogóle nie ma takiej. To znaczy, rzeczy, są takie momenty. Która się z zupą w żaden sposób nie wiąże po prostu. Nie, są takie momenty, że jest przesyt, bo to jest też tak, że same te działania zupowe tutaj z siedzibą związane to są takie lajcikowe.
Natomiast to, co się dzieje już w mieszkaniach, na mieszkaniach, w jaki sposób trzeba do tych ludzi docierać, jak z nimi rozmawiać, jak motywować, jak czasami tupnąć nogą i powiedzieć: słuchaj, no ty swoje życie już po swojemu żyłeś, teraz posłuchaj innych. To, że czasami no, zasady są takie na mieszkaniach, jakie są, że no, trzeba utrzymać abstynencję. Mhm. Bywa, że zdarza się, że osoba nie utrzyma tej abstynencji, wtedy musi się wyprowadzić i ja muszę to załatwić, bo mam wtedy kilkanaście minut na to, żeby się spakować i wyjść. I to, że czasami... To jest straszne. To jest też tak naprawdę, że wiele razy było tak, że osoba się pakowała, bo my już tą osobę widzieliśmy, tak? Że ona rozkwita, że zaczyna regulować swoje problemy, że już poszła do pracy, że gdzieś te długi alimentacyjne zaczyna spłacać. No, że tak naprawdę jest szansa, tak? Bo my w każdym tym człowieku widzimy potencjał, tylko bardzo trudno jest, żeby on w sobie sam zobaczył. I bywa tak, że osoba się pakuje, wychodzi po schodach, a ja stoję na środku i mi ciekną łzy. W związku z tym są takie trudne momenty, gdzie tak naprawdę mówię, że już mam dosyć. I wtedy czasami przychodzą takie momenty, że się zamykam w pokoju, włączam sobie Netflixa i oglądam na przykład cały dzień filmy i mówię: proszę dzisiaj do mnie nie wchodzić. I jak gdyby na szczęście mój mąż to jakoś tam rozumie, że jest jakiś tam trudny czas, no bo dla niego to też jest trudne. Natomiast lubię dobre kino, lubię dobrą książkę. Mamy taką agroturystykę niedaleko za Gnieznem, gdzie lubię przebywać, słuchać ciszy i tam tak naprawdę się resetuję. Nie? To jest takie miejsce, gdzie można pozbierać myśli, nawet jak jest bardzo źle. I wydawałoby się, że no nie możesz w tym momencie sobie pozwolić na to, żeby wyjechać, a masz to zaplanowane, to po prostu to już teraz już to robię. Bywało tak, że jak gdyby no było takie drdum-merdum w głowie. Czyli pewne etapy przeszłaś. Tak, że robię to, że nie, no teraz my, koniec, kropka. Tak, no bo jeżeli się we dwoje działa w tej samej organizacji i jak gdyby pierwszą osobą, która słyszy o tym, że no tu coś nie wyszło, tu są problemy, tu znowu ktoś się kłóci, tu trzeba z tym pogadać, bo nie chodzi na terapię, no to jest mój mąż i on tak naprawdę też ma już czasami dosyć, w związku z tym wtedy, kiedy wyjeżdżamy, to przekierowuję telefon, staram się nie włączać komputera, po prostu mnie nie ma, cokolwiek by się już działo, nie? Tutaj w tej aplikacji napisano: Violetta to gorąca głowa. Tak, bo ciągle mam jakieś pomysły, ciągle mam jakieś pomysły, które mogłyby pomóc osobom, które się znalazły w trudnej sytuacji życiowej, to nie tylko osoby, które są w kryzysie bezdomności, bo niestety społeczeństwo nam ubożeje, czasami to są osoby, które jeszcze mają domy. Natomiast czasami już widzimy, że to jeszcze może być bardzo krótkie i zaraz te domy stracą, ponieważ no jak gdyby no wszystko do tego zmierza. Mamy mnóstwo pomysłów, gorzej z ich realizacją, ponieważ nie mamy jakiegoś takiego sponsora, który by był takim sponsorem strategicznym, do którego moglibyśmy pójść i powiedzieć tak, że słuchajcie, no, moglibyśmy jeszcze zrobić to, tak? Mamy jak gdyby zasoby takie personalne i tak dalej, no nie mamy. I tak naprawdę w każdą decyzję, którą podejmujemy odnośnie tego, żeby poszerzyć działalność, a tych pomysłów mamy co najmniej kilka, no to musi to być zrobione na spokojnie i rzeczywiście rozważając, czy jak gdyby nie utopimy się tym pomysłem, nie? Bo to też jest tak, że z tymi dotacjami to różnie bywa. Najpierw trzeba raczej udowodnić, że to ma rację bytu, a potem można się starać o jakieś tam dofinansowanie. Natomiast no, zaczyna się zawsze z własnych środków, nie? Natomiast no, gdybyśmy chcieli czekać na to, że no my mamy pomysł, niech ktoś nam da pieniądze, to moglibyśmy tak naprawdę czekać w nieskończoność. No to na koniec powiesz nam, jakie masz marzenie. Takie supowe zupełnie, to żeby tych ludzi, którzy potrzebują naszego wsparcia, nie było. Czyli żeby nie gotować zupy? Nie, żeby nie trzeba było nikogo karmić, żeby ten świat jakoś tak był skonstruowany, żeby każdy mógł sobie we własnym zakresie sfinansować to, żeby mógł się utrzymać. No i za każdym razem mam nadzieję, jak jedziemy na dworzec, jak już wychodzimy z tego zakrętu, tam od strony poczty, że tam nikogo nie będzie. A oni już czekają? A oni już czekają i tak naprawdę czasami jest: ojejku, ilu ich jest, pewnie znowu nam nie starczy jedzenia. I to jest tak naprawdę takie, no, takie trudne. Bo z jednej strony gdzieś tam człowiek jest zaangażowany w to pomaganie tym ludziom, w karmienie i ma tak naprawdę poczucie takiej dobrze zrobionej roboty na koniec dnia, kiedy te kilkaset osób odejdzie najedzonych, chociaż tego jednego wieczoru i tym bardziej, że czasami słyszymy, że to jest pierwszy posiłek w tym dniu,
A z drugiej strony jest takie poczucie, jak to dalej będzie, nie? Zaraz jesień, potem zima, tych ludzi przybędzie, miejsc w schronisku nie ma i no i gdzieś tam z tyłu głowy człowiek ma, że tak naprawdę może coś jeszcze więcej zrobić, nie? Za każdym razem, jak się okazuje, że już człowiekowi nie możemy pomóc, bo na przykład zmarł, to jest takie poczucie, że może mogliśmy coś więcej zrobić. Może to nie zrobiliśmy wszystkiego. No, a z drugiej strony sobie zdajemy sprawę, że no, nie każdemu da się pomóc i też nie możemy się tym zadręczać, bo tak naprawdę nie pomożemy już nikomu więcej. Zostałaś poznanianką, a nie jesteś z Poznania, powiedziałaś. Skąd jesteś? Z Dolnego Śląska. Ślązaczka. Z Dolnego Śląska jesteśmy, przyjechaliśmy tutaj. Najpierw przyjechał mąż, potem przyjechał nasz syn. No a potem przyjechała reszta rodziny i właściwie jak przyjechaliśmy tutaj, nie mieliśmy nikogo, bo nie mamy tu żadnej bliskiej rodziny, żadnych znajomych nie mieliśmy. A teraz myślę, że jesteś rozpoznawana w Poznaniu bardzo. Wszystkiego dobrego ci. Dziękuję. Zdrowia i siły. I chłodzenia czasami tej gorącej głowy. Przyda się. Nad chłodzeniem pracuję. Pracuję i bardzo się staram i jestem tak naprawdę wdzięczna, że gdzieś tam mam takie poparcie w rodzinie, że ostatnio nawet z moją sąsiadką rozmawiałam i tak zaczęłyśmy mówić, że to tak jest kiepsko i w ogóle ja na koniec mówię sąsiadką. No nie zmienimy wszystkiego, jedynie co to możemy pracować nad tym, żeby w naszych rodzinach było w porządku, żebyśmy mieli relacje, bo tak naprawdę to, że my pomagamy tym ludziom w zupie, to w większości to jest brak relacji. A te relacje są coraz bardziej takie rozwiązłe, nie interesujemy się sobą, nie pytamy się co słychać, nie spotykamy się, bo każdy biega, a tak naprawdę jeżeli chodzi o bezdomność, to bezdomnością nie można się zarazić, ale no każdy może się w tej bezdomności znaleźć chociaż na chwilę i jeżeli nie ma człowieka, który go złapie za rękę albo nie będzie miał takiego, do którego będzie mógł pójść i poprosić o pomoc, no to będzie bardzo ciężko.